fajnie. Wracamy z powrotem z live'em. Reklamki chyba, jedna reklamka jakoś się sportu poleciała, więc myślę, że możemy wracać. Hi, Shelsman. I ten, i tyle, dlatego włączam z powrotem, bo i tak się właściwie zaraz powinny kończyć. Biegniemy dalej z Brotem. Witam wszystkich serdecznie na live. Hey, z Brotem biegniemy w poszukiwaniu jedzenia. Mam ogólnie taką dość skomplikowaną misję, bo obydwoje umieramy z głodu. Jest taki dziwny lód na serwerze, że na razie znaleźliśmy dwie puszki praktycznie, tak? Ty sardynki, ja puszkę. No. A już przebiegliśmy chyba z trzy wiochy. Głodujemy teraz. Ale im, wiesz, im dalej tu będziemy, tym więcej żarcia dla nas. Dobra, pierwszy budyneczek wbijam. O nie, kolor mi się zmienia, krew tracę. Fuck. Ja sprawdzę ten po lewej. Ktoś mówi, że coś w szafce, ale w tych szafkach coś tam jest, jakaś matrioszka leży, a ten, dobra, kolejny budynek sprawdzam. O, tu by coś mogło być, co to jest? Kurde. To coś na głowę, co światełko na głowę, które do niczego się nie przydaje kompletnie. Światełko do nieba. W szafie zgniły ten, zgniły owoc. I tu w pokoju już nic. Chyba wybiegam. Tu są jakieś takie większe szopy. No ja jestem przy tych szopach, znaczy po lewej stronie. Dobra, to ja sprawdzam prawą stronę wiochy. To ty tam sprawdzaj tą stronę, po której ty jesteś, a ja sprawdzam tą stronę, lewą, po której ja jestem, wiesz. Dobra, mam puszkę. O, to nice. To się jakoś podzielmy, bo ja też dobra. Zdycham. Czekaj, ja już zjem sobie kawałek na pewno z niej. I nic nie zrobiło się, bo ten kolorków nie nabrało. Nic, zjem jeszcze kawałek, dla ciebie zostanie ostatni, jak ten, to ty później z następnej zjesz dwie. Dobra, spokojnie. No dobra, zrobiło mi się zielony, czyli życia nie tracę. No tu się nie da, dobra. Więc łowianie. O kurde, ja już głoduję. No to chodź. A gdzie ty albo jesteś? Nie chodź, tylko ten. A widziałem cię chyba. Tutaj gdzieś jestem za tobą, kawałek z tyłu. No widzę cię. Dobra, tu przy tym krzaku kładę puszkę na ziemię i biegnę dalej. Dobra. Tutaj położyłem pod sobą. Stań tu. Tu. Okej, okay. Dobra. Stań i weź sobie tą puszkę o ten. Zjedz. A ja biegnę do następnych budynków szukać dalej. Dobra, jest piła, jest kask dla ciebie. Widziałeś, do gdzie wbiegłem? Tutaj do szopy, patrz na mnie. Do szopy tam. Widzisz? Za nas. Tu jest kask. Okej. Okay. Chociaż powiem ci, że ten jest lepszy, więc ja sobie wezmę ładniejszy czerwony, a ty zostanie taki brzydki dla ciebie. Okej? Okej. Wybaczysz mi? Jasne. O, jest 25%. No jest, bo zostawiłem 25% tej puszce. A 25% to jest jeden gryz, nie? No, może już jest lepiej. Jeden. Tak? No, mam hunger, a nie starving. Okej, okay, mam kask po tobie. Ja sprawdzę tą lewą stronę. A kurde. Dobra, mam jakieś raksy. Ty sprawdzaj lewą, ja prawą, wiesz. Shop i tak. Siema wszystkim na live'ie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest czwartek dzisiaj, nie? Czwartkowe. Tak. Popołudnie. Gramy sobie w DayZ oczywiście, jak widać na załączonym obrazku z Brotem, serwer normal. Na razie szukamy jedzenia, żeby nie umrzeć całkiem. O, dobra, znalazłem apteczkę i to taką fajną, wypakowaną różnymi tymi. Znaczy właściwie to wezmę z niej bandaże. Bandaż. I co to jest? Water Purification Tablets, nie wiem. A, to starter kit i to do transferu krwi, w ogóle tego nie biorę, wiesz? No dobra. Jeszcze w życiu tego nie użyłem. Kurde, trzeba, znowu głoduję. To trzeba mieć ten, tak? Trzeba mieć... Będziemy głodować, dopóki jakiś ryżu nie znajdziemy, albo, wiesz, mówię, mleka czy coś, żeby coś nażreć tego, no, wiesz, po uszy.
jakąś puszkę znalazłem. Buty. Może Hunter Pants będą lepsze? Kurde, odłożyłem na ziemię ten. Nie działa mi teraz, a bardzo lubię Soła. No jest problem pewien dzisiaj z live'em. Niestety. Znaczy nie u mnie problem, tylko z Neostradą. Z tego co mi wiadomo. Dobra. Jak oceniam swój monitor bęku? No nie podoba mi się i tyle. No nie przypadł mi do gustu. Coś z kolorami jest nie tak. Albo są za ciemne, albo są za jasne. No, tak jak wspominałem, może ja coś źle ustawiłem sobie, ale no, tego LG mam, znaczy tego Samsunga, to sobie wiecie, nic nie musiałem ustawiać, po prostu włączyłem go i działa, nie? Zajebiście. Tu chyba nic nie ma. Rasputina znalazłem. Jak tam twoja strona wioski? No, biednie. Mówisz? Walczę z zombiakiem. Żeby ci krwi nie upuścił. Macie obraz? Nie. Jestem ciekaw, co ci ludzie robią na lewie, którzy nie mają obrazu. To akurat musi być masakra. Bieda, kurde, bieda. Dużo tych budynków, to już mi się odechciewa przeszukiwać ich. No kurde, nie ma nic. Masakra jakaś. Lud no ja tu zaraz zginę. Z głodu. Nie zginiesz, bo jak ty pierwszy raz dopiero jesteś starving, a ja kurde latałem pół mapy przez te starvingi i życie ulten. Jeszcze masz kolory, to jest dobrze. Gra polega na przetrwaniu, dokładnie. My próbujemy przetrwać z brutem, a jest ciężko. Nie wiem, czy to tak oblutowane jest, czy kurde. I'm starving. Na czerwono ci się musi pojawiać, że jesteś już, już umierasz z głodu. O, Elek 411, dzięki za zasubskrybowanie kanału. Masz dwie ikonki do wyboru i znaczek przy niku, siema. Jedno mnie zastanawia, skąd cię biorą ci ludzie, którzy subskrybują, a ja ich jakby na czacie, wiesz, nie widziałem wcześniej. Wiesz, o co chodzi? Może się nie udzielają, tylko cię oglądają. Aha, możliwe. Serio, nic tu nie ma, what the fuck. Buty znalazłem, chcesz?
O, co to jest? Puszka! O, fuck! Mamy jedzonko. Zaraz do ciebie idę, tylko tu jeszcze przeszukuję budynek. Jedna puszka nas nie uratuje, wiesz? Jak coś tam. No, na pewno. Czapka i trzy. Chociaż trochę powstrzyma. Gunwo, nic tu nie ma. Dobra, wybiegam na ulicę. Gdzie jesteś? W domku, zaraz. O, widzę cię, widzę cię. Chodź tutaj. Upuszczam śrubokręt tu pod sobą. Tu. I otworzysz puszkę. Zostaw tam zdrowia. Jakąś jedną część, co? Dobra. Bo ja też już mam na bordowo. Te puszki to za mało dają, wiesz? Mówię, ryż. 10 razy można jeść ryż. Płatki, nie? Izak już pijany. Dzięki wszystkim, którzy followują kanał. Te niki, które wyskakują na ekranie, to są osoby, które podążają za moim kanałem, czyli śledzą, kiedy są live'y. Możecie taki przycisk kliknąć po lewej na dole. Po lewej na dole, gdzieś pod streamem jest follow, śledź i wtedy też będziecie śledzić ten stream. Gdzie ty jesteś? Dam ci połowę. Czekaj, dam ci ten 36. Nie lek... Izak, albo miłość od pierwszego wejrzenia. Nie lekceważ potęgi miłości. Wyrzuciłem, jak coś. Czekaj, gdzie to jest? O, coś tu było. Tu jest chyba. Jeszcze tekstura mi się tutaj przestawia. Nie ma, nie ma. Powinno być, bo na pewno ja tak ekwipunku nie mam. O, jest. 36, to tylko raz zjadłeś? Tak, było 61. Czemu sobie dwa razy nie zjadłeś? No, tobie zostawiłem połowę, nie? Nie połowę, bo zostawiliśmy dwa kęsy. O, ja już mam na zielono, dobra. Git, no to jakoś się podzielimy. Lecimy cały czas tą drogą, tak? Tak, tak, bo my lecimy gdzieś tam do Nowego Soboru, wiesz, to będzie gdzieś nas tak poprowadzi, mniej więcej. Mam nadzieję przynajmniej, że tak będzie. Przecież oni pisali w tym patchu, że battle logi są już uniemożliwione, a gość się wylogował na naszych oczach. Ciekawe. No niby jest, znaczy ja nie wiem, czy on się... Aha, bo niby się logujesz, ileś 30 sekund postać zostaje, może w krzaki kucnął i się, nie wiem. No to może. Wiesz, jak to trudno stracić oko i z oczu. Zedwo? Co to było? Za świnia jakaś zaczęła chrumkać. Dzięki wszystkim za pomoc tym PayPalem, a swoje lata nie było to dla mnie takie, aha, no. PayPal to... Ale to się tam właściwie zarejestruje, założyć, no później kasę tam wpakować jakoś, trzeba przelać czy coś. No bo się nie łączy karty z PayPalem, jeśli się chce tylko płacić komuś za coś. Niepotrzebne, tylko jak się otrzymuje płatności z PayPala, to trzeba połączyć, bo tam potem limity są, ale na jakby wysyłanie kasy nie ma raczej limitów. Nie ma, niepotrzebne jest łączenie karty kredytowej z PayPalem. No i biegniemy. W ogóle Brod wziął ten kask wtedy czerwony, co ja mu zostawiłem, czy nie? Nie będziemy mogli rozpoznać. Chyba nie wziął, nie? Nie będziemy mogli rozpoznać. Wziąłem. A wziąłeś go? Mam biały teraz. Zamieniłem na inny, wiesz?
Kurde, to mielibyśmy czerwony, czy biały jest lepszej jakości? Pod kolor koszulki. To by był już szczyt koincydencji, jakby ktoś był w białym kasku, w białej koszuli i z baseballem. I bez spodni. Ja biegnę dalej, wiesz, sprintuję. No, ja widziałem cię gdzieś tam, ale zostałem w tyle. Zaraz będę musiał gdzieś się schować. Muszę Tom dać jeść. Co, musisz dać jeść? Tom, wiesz? Z tą? Już A pora. Psom, kurde, psom. Ja ci zostawiłem śrubokręt. Znajdę pewnie puszki i zdechnę z głodu. No to jestem chyba za tobą. Lecę co, cały na czas jakich ten... ustawieniach, bo gra wygląda pięknie? No nie wiem, na jakiś medium low. Nie wiem, czy Widzę cię, wygląda dobra. pięknie. Wygląda nieźle na streamie, myślę, że daje radę. Co, mógłbyś zmniejszyć napis followujących? No nie wiem, no. Ale to pojawia się przecież tylko na chwilę. No z drugiej strony to się dość często pojawia na chwilę. No, też nie ma czego oglądać pod tym napisem. No. Co, dupę mojej postaci, czy co? Co innego jakbyś, nie wiem, w LoL'a grał, nie? Bo to akurat w tym pasku, gdzie jest LoL, tam ma te wszystkie rzeczy. Czekasz na mnie? Zaczekaj, ja tu się gdzieś schowam, dam ci śrubokręt. Gdzie jesteś? Jestem za Dobra, tobą. Weź mi upuść śrubokręt i ja lecę do ja miasta już upuszczam, najbliższego. Upuszczam już. Upuściłem, Dobra. Idę gdzieś tu w krzaki. Żebym ja go znalazł za chwilę. Gdzieś tutaj, co? Dobra, popatrzę się na ziemię, poczekam. Za dwo... O, jest śrubokręt, dobra, bierzemy go. I uciekamy. Znaczy uciekamy jak uciekamy. Po prostu biegniemy przodem. Bo Brod będzie umierał w lesie z głodu i karmił psy. Co w lewo? Delta, siema Delta. Okay guys, I'm going to jump out for a while. Take care, Shellsman. Szkoda by było, jakby był na armię 3 te bites. No, na armię 3 to by było lepiej, bo to jednak army ciągle będą ulepszać, a to jest jakaś arma 2,5. Nie wiem, o co z tym chodzi. Nie zmienia, może kiedyś zmienią na armę 3. To też się tak chyba da. O, dobra, widzę już ten. To jest chyba Sobór. No. I to stary. Stary Sobór. A gdzie nowy w takim razie? Coś mi tu nie pasuje. A dobra, to jest nowy Sobór, a tam jest stary Sobór. No biegniemy najpierw do nowego. Przez pole. Sołż mił chce na TS-a. Co tam Żmiju, siema? Siema, siema. Co tam? A, wiesz, biegam sobie. Brod karmi psy i umieramy z głodu ogólnie. Przebieżki. Przebieżki, przebieżki. Ja muszę jakieś newsa zrobić, bo musimy pobić rekord subskryberów. Musimy dojść do 25 i zrobić dodatkowe emotki. Czuję to. A ile już masz? Nie wiem, 14, 15? Uuu, to jeszcze niewiele trochę. Brakuje. No, niewiele.
Jak tam Kasia coś odzywała w sprawie Nedera? Nic się właśnie Kasia nie... No, napisała mi tylko, że się gdzieś tam wybiera i koniec. Kontakt się urwał. Nie wiem co z nim, więc dzwoniłem do niej, też nie odbiera. Strzelałbym, że bierze prysznic, ale nie od godziny. Trzymaj się, Elek. Jeszcze raz dzięki za suba. I do wieczorka, no. Myślę, że wieczorkiem pogramy. Tak się nakręcił na tego Nedera. Taki ślimaciek jest fajny. Tak. Czapkę znalazłem. Na co mi czapka, jak ja z głodu umieram? Możesz robić suba kanapki. Nie ma za co, to twoja zasługa, bardzo dziękuję. Jedziemy dalej. To jakieś pewne nowe mutki? No, wiesz, jeśli kiedyś przekroczymy 25 subskryberów, to na pewno dwie dodatkowe dochodzą wtedy. Ale jakie? Masz jakiś pomysł? Nie, ja myślę, że bardziej ze mną jakąś minę może zrobię, czy coś. Sardynki otwieram, jako że nie ma brota, to zjem całe na razie. Jestem. Kurde, przyszedł. Mam sardynki, wiesz, dobra, zjem połowę. Jaki cwaniak. Postać miałeś w grze? Tak. To biegnij tą drogą dalej, dojdziesz do Nowego Soboru. Okej, okay, widzę już tam miejscowość tam. Dobra, już mam na zielono. $4,99 to jest jakieś 15 zł. Widzę zombiego biegnącego w stronę. Właśnie. A, to jesteś ty, kucasz? Nie. To ktoś tu kuca. Morduj. Ja mam biały hełm i baseballa. A to ja. Dobra, to ja jeszcze nie jestem. Czekaj, mam tutaj pas sikierą, który bije zombiego. Może mi się uda go. No, to ja trochę jeszcze minę, zanim tam dojdę do ciebie. Czekaj, bo koleś mocno krwawi, wiesz? Mhm. Dobra, umarł, upadł i ma broń i w ogóle wszystko. Git, to już lecę tam. Nie wiem, czy umarł? Chyba umarł, wiesz? Musisz bić go jeszcze, bije go jeszcze, bije go jeszcze. Możeś go zaatakował. Prawdziwie ta kuta zmienia się. Bandażuje się. Chyba go zatłukłem, wiesz? A wygląda gdzie na Marcego. Jesteś? Jestem na początku soboru. Okej, okay, dobra. Ty wbiegniesz, to tak jakbyś przebiegł przez miasto i w lewo skręcił tam na skrzyżowaniu. O, fuck, dobra. Fajny stafik, stary. Mamy puszki. O, jesteś nice, uratowany. Mamy puszki. Mamy różne rzeczy. Jeszcze się kurwa zaciłka tą siekierą, bo już leży tylko dalej tam z 5 razy jeszcze tą siekierą. Stary, bo oni się potrafią podnieść w najgorszym momencie, wiesz? I wylogować. Koleś jest jakimś biedakiem, zbiera wszystko, co wszystko ma zniszczone, zrujnowane i stare, wiesz? Ale to zjemy. Co, użyjesz sobie jak larki w piasku? Czekaj. To jest to okulary. Ciało mi zniknęło jego, fuck. No ale nie. Co wziąłem, to moje. Fak, nie wiem, dobra. Otworzyłem puszkę. Do kościoła chodźmy, co? Widzę cerkiel, dobra, już tam lecę. Dobra, chodźmy do kościoła, kurde, zatakutazowałem go. Tym kluczem. Ej, ale broni nie wziąłem, wiesz? Jego ciało no. Po prostu zniknęło nagle. Lipa. Nie wiem, czy on się nie wylogował, że on szybko się wylogował i ciało może zniknąć, może był nieprzytomny jeszcze. Nie, no niemożliwe. Uważaj na zrujnowane puszki, bo ich jeść nie można w tym patchu. Nie wiem, kurde, jesteś pewien?
koleś miał SKS-a, no i miał i nie ma. Dobra, wbiegam do kościoła za sekundę. O, czekaj, o, czekaj. Jest... pojawiło mi się to, co tego. Wiesz co, ja tam, wrócimy się do tego ciała jeszcze. Dobra, ja jestem przy studni. Jestem w kościele. A można chodź napełnić jeść ten? Menzurkę tutaj? Znaczy czekaj tą. A, dobra, nie da się. Nie da się zjeść tego spaghetti. Kurde, jesteś w kościele? Też się nie da. Tak, sardynki. Ja muszę coś przegryźć. Nie da się tych sardynek jeść. Dobra, wyrzucam ci kanę tuna, to się da zjeść. Koleś miał... Po co to koleś nosi? To jest śmieć wszystko. Ja pierdolę, to wszystko do niczego się nie nadaje, wiesz? Lipa, kurwa, szkoda. Wywalam, on ma wszystko zrujnowane. To też wywalam. Nie umiem tego wywalić, z ręki to wywalę najpierw może. Dobra, biegnę tam, gdzie on to ciało zostawił. A dałeś mi coś do jedzenia? Dostałem ci sardynki, są dobre. Dobra. Ile mogę zjeść? Zjedz w całość, no. Ja pół zjadłem i pół jest dla ciebie, wiesz? A okay, ja biegnę dzięki do jego ciała, może coś tam jeszcze mówię, może się zespałnuję jeszcze raz koleś. Mam na pomarańczowo teraz głód. Stary. Nie, nie ma jego ciała, wiesz. Rozpuścił się. Dobra, biegniemy stąd. Czekaj, czy ja mogę napełnić? Yes, Phil. Dobra. Może ty mu zniszczyłeś, jak go biłeś. Nie wiem, czy to się tak da z komuś zniszczyć ten. Możesz napełnić butelkę tą, co ci dałem. Napełniłem. Powiem ci tak, najgorzej nie jest, bo ja mam na zielono, na taki ciemny zielony. Ja mam pomarańcz taki ciemny. Domy przeszukujesz? Tak. Ja to ja biegnę na szopy, wiesz? Dobra. I w stronę Starego Soboru pobiegniemy. Aha, nie, no to nie, chyba tak nie działa, że się w plecak da. Mówicie, że się da serio to zniszczyć, fakt, no to może rzeczywiście zniszczę. No to go mocno musiałem bić, bo cały się zrujnował koleś. Maskę klauna sobie założyłem. Który mam typa w nederze? Respirator? No, jest tu coś takiego. Nieźle. Fajnie to wygląda. Co masz za typa w nederze? Stary, widzę jakiegoś typa, właśnie go idę zabić. Walnij zombiego z bani. Masz garnek na łbie. To nie jest garnek, tylko mój super hełm po pierwsze, a po drugie nie będziemy zombie bili z bani. Hunter Pants. Chyba lepsze niż te moje. Teraz się by wylogował. Noob. Tak? Jest, widzę go dalej. On? Tak. Zabijesz go? Mi biegnę. No właśnie biegnę. Zabijesz to, co możesz z niego mieć? Zaraz zobaczę. Wszystko to, co zlutował. Dobra, ja biegnę już do Starego Soboru. Brud. Jeszcze tu sprawdzę, czy nie ma czegoś. Tam coś leży.
ukrywa? Kamień znalazłem. Co kamień robi? Można bić kamieniem? No, w tym go nie znajdę. Czarny kask biorę. Jestem przy tej cerkwi. No dobra, ale ja biegnę w stronę starego soboru. Wiesz, gdzie to jest? Nie pamiętam. Jak wyjdziesz z cerkwi, to jak na wprost wyjścia z cerkwi, to musisz tam przebiec przez te szopy i tam masz stary sobór za polem. A, przez szopy. Tak. No właśnie tam biegnę. Nowy teraz stary. Wejdźmy sobie. Dobra, 5 minut przerwy i zaraz wracamy. Wrót, ja się mutuję tutaj. Że dzwonił przez telefon. 5 minutes break.
Dobra, koniec tej przerwy. No jestem na serwie i... A nie, no, authentication wywaliło mnie z serwera, wiesz? Aha, no dobra, jeszcze to czekam. Raz. To czekam. Jeszcze raz wejdę na ten sam serwer. On jest chyba po restarcie. O oh, fuck, mam 5 minut na spawn, bez przesady. Nie wiem, dam się online, nie wiem czy wbijesz na ten sam serwer co ja. Już, czekaj. Kloszy były jak i podgrają teraz DayZ, czy się prawda? Poczekać, bo nas złapał ten, ale to co chyba samo co jogurt, że miał, że miał też authentication. Nie, nie mogę dołączyć teraz, także robię się offline. No. Na razie czekam aż wbijasz. Muszę powiedzieć, że mi uciekł ten kościół gdzieś. Pararara, pararara. Brot, czemu nie streamujesz sobie? Dlaczego Broteł nie streamuje? Dlaczego mnie nazywasz Broteł? Spróbuję na inny ten, na inny Maroto serwer jesteś. Wejść, wiesz? Dobra, to jak ci się uda i będziesz bijał, to ja ten od razu wbiję do ciebie. Lepiej brzmi tak, suchy Broteł. Nie uważasz? Tak, nie, czy wbije, czy mi czas będzie znów naliczał? No, nalicza mi czas, ale już wbijam. Znaczy, czekam, wiesz, na wbicie. Mhm. Brot, no, ale się coś w metrze jest ciekawego? Respią się tam, bronię. Krystalowa mnie przezywa. O, to krystalowa, lowa. 3 minuty, fakt, czekania, masakra. Strasznie długo. No. Nowa bombastik. Trochę coś im się popsuło z tymi zabezpieczeniami. No, to trochę lowe jest. Szczególnie, że... Znaczy, no myśmy nie wbijali na ten sam serwer, tylko ciężko jest wbić na ten sam, jak nie wiadomo, który z tej historii, no tak? To jest ten ostatni. Aha, bo historia jest przecież. No jest no historia, właśnie. Ale ta historia nie jest jakoś poukładana specjalnie, wiesz? Tak mi się przynajmniej wydaje. Dym. Na pewno nie, na PL-ach nie byliśmy na pewno. Tego co kojarzę. Ty mi to trzeba było i sprawdzić tą. Nie da się reklam dać tak często, wiecie. No nie wiedziałem, że akurat ten. Wywaliło nas z serwera w trakcie tego, w trakcie przerwy reklamowej i już nie umieliśmy wejść z powrotem. To mi się ci ucieka. Fuck, ja nie mam nic do jedzenia. Niestety. Ale zaraz wbijemy. Broteusz, nie fikaj, tylko streamuj, lol. Poko krystalowe, jak już mnie tak prosisz, to... Mogę sobie zajarać fajki? Nie mogę, to szkoda. W grze? A co znalazłeś fajki? Cigarety jakieś. Cigarety się sprzedaje. Nie, tam sprzedam, ja sobie zajaram. Nie da się. Wiem, że się nie da. No to shotgun, pistolecik. Nie wiem, mam nadzieję, że nie zginę. Czy to jest warto schodzić? Nie, dobra. To jest ktoś chętny na grę w DayZ, no my gramy. player Blue Rapist kicked off by Battle Eye. No fuck, to się stało. Global ban. Blue Rapist. Blue ciekawe. Rapist. A myślę, że kogoś znajomy, który robi mi grafikę, fajne mi miniatury zrobił. Do czego? Właśnie mi się podobają. Mi się najbardziej podoba twój awatar. No, moje awatary pasują do mnie idealnie. No to Natalia. O wiesz, fuck! Która... No wiem, która Natalia. Fuck. No, ona to zrobiła, te awatary. Co ty gadasz? No, ma talent, dziewczyna. Dobra, ja mam 30 sekund, żeby wbić na serwer. Czuję, że będzie się działo. Krystalowa się z wszystkimi wita. Czasami mam wrażenie, że to jest jakiś bot czy Tory, coś. Tory, jak to dyma? No nie, no Santi się z nią przywitał, to ona też się z nim wita, nie?
10 sekund, 9. No to zaraz biję do ciebie. No nie no, wszystkie się na mnie rzuciły, Nether chyba ich porypało. Miu, czy ty masz zamiar nam opowiadać swoją grę, której nie widzimy, nie wiemy co się dzieje? Bo jak tak, to cię wymutuję. Po prostu. Dobra, jestem na serwie. O, jaka fajna grafika w ogóle. Jaki dobra, ten, zaloguj, ładny. Szukaj, soul. Dołącz do gry. Jakieś takie chmury. Waiting for host. Słońce przybija. Dobra, nie gram już, nie chcę się. Jestem. Jestem przy jakimś blaszaku, tym metalowym takim, wiesz. Ale w soborze, tak? Tak, to jest chyba, tak, sobor. Taki parking był. Tata, może być. Tam takie szopy są. Tak. Kula z wodą. Tak, tak, no to tu jestem. Dobra, no to biegnę do ciebie, zaraz będę, przez pole biegnę. Okej, okay, ja wbiegłem do blaszaka, nic nie ma. Teraz sprawdzam stodoły. Znaczy te PGR-y takie. No właśnie, krystalowanie, ze wszystkimi się przywitałaś, bo nie ze mną. Bo mnie nie przywitałaś. Co my tu mamy? Jakbyś powiedział jakiś fajny kawan, to stary. Właśnie, bro, zapuść jakiś kawał śmieszny. Nie. Nie, po prostu nie. O, first aid kit znalazłem. Weź do łapy i wyciągnij bandaż i właściwie tyle z tego. No, to jak mam miejsce, to na razie wezmę. Dużo rzeczy i tak jest. Se wypakuj. W którą szopę wlazłeś, prawą czy lewą? Prawą, od kuli. Dobra, to ja idę po lewą szopę. Chodź na jakiegoś Overwatcha może, czy coś. Żmiju, nie bądź drugim goniem, który przychodzi i zaczyna narzekać, żeby tę grę zmienili. No. Widzisz, że se gramy i się fajnie bawimy, szukając puszek. Weź no. Dobra, se kradzie. Mam śrubokręt, także nie będę cię prosił o następny, o twojego. O mojego śrubokręta. Wszystko na szmaty rwi, wiesz. One w większości przypadków będą brudne i się do niczego nie nadawały, ale wychodzą czasem w porządku szmaty. Dobra, tą szopę ostatnio drewnianą sprawdzisz? No, byłem w niej, wiesz. Aha, to ja tu domek jakiś piętrowy. Nie wszystko, co ma zamknięte drzwi, warto sprawdzić. Ale mnie zombiaków goni, fuck. On ma piętro czy nie ma piętra? Ma piętro, dobrze mówię. To jest brod czy gonił? To jest brod. O, market tu jest. Tata, tylko uważaj, bo tu ktoś może być. W tym mieście, więc się rozglądaj, kurde, czujnie. Co to? Nie wiem co, ale zbieram. A, zapałki. Nie bierz. To się do niczego nie przydaje, przynajmniej nie wiadomo, mi nie wiadomo do czego. Weapon cleaning kit to też jest chyba. Nie działa podobno. Coś tam czyścisz, ale wcale się o nie czyści. O fuck, ile to jest zombie? A! Dobra, zmieniam sobie na grey hoodie. Bo miałem orange raincoat, a to kurde jest tak widoczne, na 100 km mi było widać, że w pomarańczowym biegam. Jaka lipa, w tym markecie nic nie ma. No kiedyś market to było coś, nie? Teraz wbijasz do marketu gunwo. Nic nie ma. Ja pitole, ile tu jest zombiaków, ja to zaraz zginę. Raz znalazłem ten mandarynkę, to sobie ją zjem, czy tam ten pomarańcze. Coś tam było na tym, ale już mi się nie chciało sprawdzać. Siema OPEX. Pozdrowienia z Norwegii, jak zawsze codziennie. No właśnie zauważyłem, że zawsze codziennie są pozdrowienia od ciebie z Norwegii, ale to fajnie, miło.
Coś tu leży pod spodem, bandanka jakaś. To mogę opowiadać o twojej fantastycznej grze, którą mi wczoraj podarowałeś? Puszkę znalazłem, no opowiedz. Dobra, zjem kawałek jak puszki, to wydaję resztę. O, jeszcze jedna puszka. Sardynki jeszcze są. I dwa kawałki sardynek. Gdzie będziesz, Brod? To masz no, tu, ten trzy kawałki jedzenia będą dla ciebie, cztery nawet. Tak, o kurde, to dobrze, bo ja umieram z głodu. Goni mnie stado zombich. Dobra. No nie, kolejny zombiak, what the fuck. Ja ciężko z zombiakami, bo ja nie mam broni na nich żadnej porządnej. Dwa zombiaki mnie gonią. Gdzie jesteś mniej więcej? Jestem koło cerki. Nie wiem, za niedługo będę na tym placu takim, gdzie jestem taki chyba, jak to się nazywa, taki znak na placu. Znaczy ten taki, wiesz, dla tablica ogłoszeniowa. Gdzieś to tam widziałem w oddali. Zaraz tam podbiegnę, tylko jeszcze gotuję jedno pomieszczenie. No, dobra, to nic nie ma. Jakiś chłopak się troszeczkę denerwował. Ciebie na czacie. Kto? Poland to the gas? Czy który chyba to? Nie wiem. Gdzie jesteś, Brod? Ja ogólnie jestem przy cerkwi. No to jestem przy cerkwi. No to wychodzę. To jesteś wy, czy przy? Nie, no jestem nieopodal. Zombie dużo jest, a ja nie mam nic, żeby je, wiesz, zranić. No ja mam baseball, ale no jestem za tobą. No to biegnij za mną i zgubimy te zombie i ci dam jedzenie. Wtedy tak gra, co mi wczoraj... Ty sprawdziłeś ten? Fuck, ile tu jest zombie? To jest Minecraft, tylko że platformowy. Fajne, mi się podoba. Masakra jakaś z tymi zombiakami. Dobra, uciekamy stąd, bo to jest kurde za dużo ich, nie wiem, coś pewnie było na półkach, a ten... Spieprzamy tamtą drogą, nie wiem, czy ty biegniesz jeszcze tą drogą? Ja jestem już za tym czerwonym budynkiem i wychodzę ze starego. Dobra, teraz. Widzę cię. Nie, kurde, zombie... to myślałem, że cię koleś goni, a to zombie cię gonią. Fuck, ile ich jest. Ta gra miała nazywać się Maraton 2014, ale niestety marka była już zarejestrowana i zmieni na Daisy. Główną ideą tej gry jest bieganie. To są cztery tryby. Bieganie na północ, południe, wschód, zachód. Dobra. Jak ktoś lubi symulator, to serdecznie polecam. Dobra, bo na moście się zatrzymamy, co? Dobra. Ja też wyrzucę, co mam niepotrzebnego. Dobra, daję ci jedną puszkę, daję ci drugą puszkę. Gonią nas te zombiaki. No to ogarnij puszki, a ja lecę dalej. Do kabanina, czy jak to się tam nazywa. Do kabanina. O, ile żarcia, o mój Boże. Sobie kopię tunel. Remake, czy przyjmujemy do polskich strumyków? Przyjmujemy, jest tam na dole napisane wszystko. Trzeba maila wysłać. I przyjmujemy. W sumie zjadłem to wszystko i dalej mam pomarańczowy, ciemny kolor, odcień głodu. Tak? No nic, no bo jesteś bardzo głodny. Po prostu. Tuż w tych wioskach powinno być więcej tego żarcia, wiesz? Jakiś
Siekierę bym musiał znaleźć, bo bicie zombie, kurde, bez siekiery to jest porażka jakaś. Tak, zombie mi wbiegają do budynku. Kurde, skąd tu tyle zombie się nagle wzięło w tej grze? Mi to ktoś wytłumaczy. Poprawili optymalizację, to i zombiaki. I zombiaków przybyło. Ale wiesz, ja mam nadzieję, że oni jak poprawią tą optymalizację, jeszcze to nie dodadzą tych zombiaków, bo to jest najgorsza rzecz w tej grze, te zombiaki zbugowane. W sumie racja. O fuck, kurwa, zaklinowałem się na zombiaku. Wiesz, i zaraz, wiesz, się zaklinuję, zaczną mnie bić i mam, wiesz, i mam zgon, nie? Biegam 2 godziny po to, żeby umrzeć. Bo mnie zombiak, kurde, zablokował w drzwiach. O fuck, ale mi oko zablokowało. Która jest godzina? 17. Tak, porypałem. Zaraz będę kończył, wiecie? Właściwie to już powinienem. Która jest? No ja też się będę zbierał zaraz. A ja nie. I co teraz? Nie wiem. Zrób live'a. Mam już live'a odpalonego. Na twoją gierę. Ekran popsuł. Kurde, nic nie widzę. Jeszcze byśmy do tego doszli, wiesz? Do broni tam, do strażnicy. Military camp? Tak. Gdzie jesteś? Jesteś w tym kabaninie? Teraz wkroczyłem do kabanina. To biegnij równo przez nie, przebiegniemy przez nie. Tam jeszcze jeden dom sprawdzę. I pobiegniemy do military campa, wiesz? Mhm. Od razu. To co może, to jeśli mówicie, że będziecie dopiero wieczorem w tego? Nedera? No jeśli tak, to tak. To widzicie, kurde. Ja do nas czekam i w ogóle. Dobra, znalazłem puszkę jedną. Nie wiem, puścicie. Ktoś się tam pyta na czacie, dlaczego ten... Czemu nie używasz green screena? No nie wiem, tak jakoś zmieniłem, że teraz nie używam. Czemu ludzie piszą ekran? A, bo ekran mruga, sorry. Dobra, pykamy. Co by to pogrubił? Jesteś w domku jakimś? Tak. Aha, no tam zombiaki do ciebie chyba. Nie wiem właśnie, wybiegam z tego domku i biegnę dalej. Nie czekaj, gdzie jest droga. Chcecie mi pomóc ten? Wybrać gierkę? Bo nie chcę pograć. Ale no przecież w Nethera grałeś, co ci mam pomóc wybrać? No ale tak właśnie, jakoś tak samo się nudno gra w Nethera. No to nie wiem. Przecież większość gier się samemu nudno gra. Uciekamy przed zombimi. Jest opóźnienie na streamie, także poczekajcie, no dokładnie, poczekajcie chwilę, zawsze piszecie ekran, ja to gdzieś tam zauważę, albo widzicie, że mnie zauważył coś ten i to. Zresztą ja też patrzę sobie na swój stream. Dobra, idę mniej więcej, co się dzieje. Akurat domki przeszukiwałem. Dobra, wrót. Ale spodnie mamy tego samego kroju. Otwieram i masz, kładę na ziemi całą puszkę, co chodź pode mnie. A, ty mi chcesz coś do jedzenia dać? No ta, no przecież umierasz z głodu. Tu gdzieś pode mną masz puszkę. Wow, wiesz, że zostaje ślady stóp? Wiem. Zostawia się ślady stóp, tylko że chyba bardziej normalnie, a tu jakoś tak krótko one zostają. Mam wszystko zjeść? Ta, jedz wszystko. Ciekawe, czy coś da? O, zielony teraz taki. No dobra, to biegniemy. Dzięki. Dobra, szpilamy. No i wbijamy do tego kampa i tam nas pewnie zabiją. Jak nas nie zabiją, to może znajdziemy jakąś broń. No i się logniemy. Mhm. Też będę musiał spadać. Zeszkoli sobie Nethera. Kiedy gramy w Nethera, no możliwe, że dzisiaj wieczorem, nie wiem, zobaczymy, Kasia wróci, napisze, czy się pisze na to, czy nie. Jutro może się mówić, żebyśmy nie grajcie bez mnie, kurde. Na co, ty dziś nie możesz, czy co? No stary, no tak późno, wiesz, no. O której ty będzie dziś zaczynał? Co? Co? Który będzie dziś zaczynał? O której będę dzisiaj, jutro o której będę zaczynał?
Nie, o której dzisiaj wieczorem zaczniesz stream? Aha, no nie wiem, no jak będzie to o 23, no nie wiem, może, nie wiem, Kasia tak późno nie zaczyna, chociaż może Nedera to może. No nie wiem, mówię ci, nie wiem, nie mam pojęcia, może dziś w ogóle nie będzie streama wieczorem. Wszystko się okaże. No i znowu mam ten sam kolor. Powiem ci, Brod, że miałem dwóch typa na stacji i takich się trudno było... było zabić tego shotgunnerza masakra. Chyba jednego strzału nie trafiłem w nich. No, na pałę wbiegamy, co? O, nie ma co się. To teraz tak, co przeszukujesz? Który barak? Prawą stronę idę. To ty prawy barak, ja lewy barak, a tak się podzielimy. Zobaczymy, kto broń znajdzie. Jeśli albo strzała wyłapie. Ty prawy barak, ja lewy barak, później jest jeszcze barak i ten, i więzienie. Do obczajenia. Typ tu jest. Cheat goni mnie z toporkiem. Dajesz, czekaj, obkrąż to, ja wyskoczę na niego z kluczem. Obkrąż to. Obkrążę. Ja jestem za rogiem czekam, no. Jest, i wyciągaj broń. Wyciągam. Lecę do ciebie. Jest, bigo. Dobra, tylko uważaj, bo nie po plecaku, czekaj, bo się znów zniszczy nam wszystko, już chyba nie żyje. Zajebiście, o stary, patrz co on ma. Jeszcze drga. Lutujemy. Dobra. Miałem ten plecak chciał cały. To nie woda, to my też nie muszę. Wziąłem cały plecak. Zbieramy. To się da. Na przykład taki ryż da jeść. Kradniemy. Kurde, da się ten ryż jeść. Kradniemy. Kluczyki, kompas, no nie wiem, ja bym chciał na przykład sardynki, amunicję. Ale kurde, go zrobiliśmy, co? No. Jak na kutadze? Ty ten jacket wziąłeś od niego? Bo ja go wziąłem i mi zniknął. To nie wiem. Nie wiem, ja wiesz... O, widzisz, jego ciało zniknęło. Tyle, co żeśmy wzięli, to jest nasze. Reszta jest. Ale ja to jeszcze zbieram. To nie wiem, ja nie mogę. Już mi nie przechodzi. A ja zbieram. No to żeśmy kurde... Na haksach, na... Ej, czekaj. Czy ja go ciągnę pod swoimi nogami? Ja mam ten jacket pod nogami, wiesz? On leży pode mną. Nie wiem, jak to się stało. Dobra. Ja też mam pod nogami jego ten... Dobra, nie wiem. To jest coś zbugowane z tym lutowaniem dzisiaj. Drugi raz to samo. I tak czy siak sprawdzaj to, co sprawdzałeś, a sprawdzam drugie. Ale żeśmy go kurna zrobili, co? Się nie spodziewał. W ogóle zamknięte drzwi są, więc możliwe, że będzie dobry lut. Dobra, sardynki. Powiem ci, jedzenia mamy chyba już dobrze, bo ja mam cały ryż, udało mi się od niego wyciągnąć. No, ja też mam tyle jedzenia, że... A ryż jest bardzo cenny? No, powiem ci, że kurde... Tak. Ty jesz? Czy ktoś inny? Ja jem cały czas. Dobra. Plecak mam tu ten największy, ale tego bym nie chciał. On zasłania plecy. Chociaż to jest normal, więc w sumie i tak widać za plecami. Ja też mam ten największy, ja go wezmę. To co z niego wylutowałeś? Bo ja właściwie niewiele, tylko ten ryż to najważniejsze i tyle. Bagnet. Jedzenia dużo. A no właśnie, ty bagnet, bo ja też brałem ten i... Kurde, ale plecak mi zniknął. What the fuck. Jest, dobra. Dobra, ja idę do tego kolejnego baraku, który tam jest dalej gdzieś. Są, patrz pod łóżkiem. Tam widziałem, jakieś spodnie były. Wiem, że jak biorę rzeczy, to mam dwa razy klikać. Tylko, że to mi się wtedy przerzuci gdziekolwiek, a ja sobie układam tu coś do plecaka, tu coś pod pachę wsadzam. Niby wszystko jest pozamykane, wiesz, ale lutu nie widać tutaj za bardzo. Nie wiem, jak rozumiem, ciebie. Już kiedyś snajperkę w tym, w Nederze? Tak. Jak fajnie było? No, gościa na hita kładzie. No, to spoko. Znalazłem Colta. On miał chyba... nie miał naboi. Chociaż ja może mam. Nie, ja nie mam naboi do Colta, ja mam do... Opa. Ja mam do tego, do SKS-a i do Mosina. Ja mam Stanagi, jak coś jeszcze. No ładnie, żeśmy go położyli, jestem z nas dumny. Kurde.
Ale jak na cwaniaka, pewnie się wkurzył, wiesz? On cię tu szukał. A ty też tak powinieneś. Ty powinieneś się schować za rogiem i odwrócić i od razu go uderzać, jak wyskoczyć za tego rogu, nie? Jedno uderzenie w głowę i koleś leży na ziemi nieprzytomny. Byłeś w tym więzieniu? Mam salinbag. Podałbyś mi salinbaga, co? Dobra, kolory zaraz bym odzyskał. Właśnie wchodzę do więzienia, wiesz? Ja sprawdzę jeszcze resztę tych baraków tam niżej. No tu ktoś już był, bo są drzwi w środku są otwarte. Pusty magazynek do tego. Dobra. Jak będzie M4, to mam jeden magazynek, 40 naboi pełny. Teraz już zapakowałem go. Tu często są sikiery. O, mam Colta też. Więc fajnie. Znaczy wow, Magnuma. Ale to wygląda nieźle. Co wygląda nieźle? Widok na takim wysokim domku w tym leży. O, mam zajebisty plecak, dobra. Łazimy. Bierę go. Przekładam. On jest lepszy, bo ten mój jest niby mniejszy, znaczy większy, ale naprawdę jest bardzo widoczny, jak się go ma na plecach. A ten Hunter jest taki raczej skryty bardzo. Jaka jazda. Dobra, to ja gdzieś skryć tą postać, tylko jeszcze ci przetoczę ten. Jesteś w tym więzieniu? Czekaj, Spring Hunter Pants będą lepsze. Będą ten, tak, jestem w więzieniu. No, byś mi salinki podał i ten, możemy. Masz jedzenie, wszystko? Tak. Chodź na górę, żeby tutaj. Tutaj gdzieś, nie? To tak, ja salinkę upuszczę. Ale ja mam, także spoko. Masz, no to weź mi podaj, a ja w tym czasie jeszcze zjem trochę ryżu i się napiję. Okej, daję. O, fuck, ta małpa. Okej. Okay. Jest? Dałeś? Tak, tak. No to chyba jest, wiesz? Dobra, to co? Kończymy, nie? Tylko tutaj się logujemy? No ja się tu wyloguję. Będzie później restart, to może jakaś broń będzie na ziemi. Dobra. Exit. Dobra. To ja się mutuję, zaraz do was wrócę. No. Okej, dzięki wszystkim za oglądanie live'a. Wracamy wieczorem. Może z Netherem, może z Daisy, zobaczymy. Ja muszę lecieć, jest godzina 17. Wiecie, 17-18 zazwyczaj kończę. Dzisiaj się trochę spóźniłem, przepraszam. Ale ten... No ale tak wyszło. I ten, i tyle. I trzymajcie się, dzięki za followowanie. Do tego, do wieczora, albo do jutra. Pa, pa.